Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, wyjazdowo i będziemy rozmawiać o tematach, które, jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze u nas się nie pojawiały, ale zawsze jest jakaś ziemia nieodkryta, którą można odkryć, poruszyć. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest ksiądz Roman Piwowarczyk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witam serdecznie wszystkich słuchających, oglądających, zainteresowanych tym tematem. No i właśnie, tematem dzisiaj będzie, bo tu się spotykamy z racji publikacji księdza, jeszcze tak, można powiedzieć, no jeszcze ciepła nawet, troszkę. Tak. Arka Noego odnaleziona. W ogóle skąd ten pomysł na Arkę Noego? Bo zazwyczaj, ja mam wrażenie, że zwłaszcza w tych czasach, to wszyscy tak się pasjonują, no raczej jak już takie tematy religijne, no to Nowy Testament, gdzieś tam Ziemia Święta, a tu nagle Arka Noego, czyli ta Księga Rodzaju, którą niektórzy wręcz no mówią, a to taka opowieść, można powiedzieć, trochę dydaktyczna, a tu szukamy Arki Noego, szukamy czegoś namacalnego, opisanego w pierwszej księdze Pisma Świętego. Tak. No więc, tak jak mówię w kilku zdaniach we wprowadzeniu do tej książki, tę przygodę mogę w sposób bezpośredni tak skomentować, że rozpoczęła się od pewnego takiego, jak powiedzieć, wyjątkowego zainteresowania fragmentem Ewangelii, gdzie sam Pan Jezus i Ewangelii świętego Łukasza i Mateusza mówi o czasach, w których żył Noe, o potopie i o tym wszystkim, co było związane z tymi wydarzeniami, jako swoiste tło czy porównanie do tego, do czego zmierzamy. Dokładnie mówi, jak było za dni Noego, jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili i tak dalej, aż do momentu, gdy Noe wszedł do Arki. I Pan Jezus tymi swoimi słowami, nie w formie przypowieści, ale dosłownie opisując to, co było, jednocześnie wspomina, czy mówi o tym, co będzie. A dokładnie mówiąc, ten cały rozdział jest zatytułowany Powtórne przyjście Pana Jezusa. I przeczytawszy osobiście ten fragment, to było, pamiętam, gdzieś tam listopad 2018 roku, wydaje mi się, odczułem, że te słowa są prawdziwe. Że Pan Jezus nie mówi tutaj tak po prostu sobie, żeby nas czymś zaciekawić mniej czy bardziej atrakcyjnym, ale mówi o bardzo ważnych wydarzeniach z przeszłości i o ważnych wydarzeniach, które są przed nami, do których się powinniśmy przygotowywać, tak jak zresztą przygotowywał się Noe i jego rodzina, no i ci wszyscy, którzy poważnie traktowali sprawy związane ze zbliżającym się potopem. No i właśnie, puentując jednym zdaniem, bym powiedział, że to Pan Jezus tymi swoimi słowami Ewangelii w jakiś sposób rozpalił we mnie pewną iskrę zainteresowania historycznego, biblijnego. No i oczywiście nie chodzi mi tylko o samą Arkę jako przedmiot, ta wielka drewniana łódź, byśmy powiedzieli, ale także całą historię związaną z Noem, historią rodziny Noego, jego poprzedników, no i oczywiście tego wszystkiego, co było po potopie. No i w związku z tym, krok po kroku zacząłem coraz bardziej poznawać te detale, no i mówiąc szczerze, coraz bardziej się nimi zachwycać. Mogę powiedzieć, że to zainteresowanie w końcu przerodziło się w pewną szczególną, jakby powiedzieć tutaj, pasję czy pragnienie zgłębiania jak najwięcej tych detali. No i jednym z owoców jest właśnie ta książka. I tu jest opisana no, w zasadzie historia tego, jak ten, no, ktoś by powiedział, no, tak prześmiewczo, że wielki kawał drewna,
znaleziono na, no właśnie w tym miejscu, Góra Ararat, Armenia. Zresztą tą Armenią żeśmy się w innym kontekście zupełnie kiedyś parę razy zajmowali, ale okazało się, że no, wystarczyło poszukać i jest. Są ślady no, tego, co powtórzę się, bo to takie mamy czasy i może trzeba to przypominać, że wiele osób poddaje jakby Pismo Święte, a to taka opowieść, prawda? Taka opowieść, a tu okazuje się, że jednak jest to zapis po prostu faktów i mamy jakby twardy dowód na to. Więc w jednym z rozdziałów przedstawiam, czy komentuję bardzo wiele różnych innych źródeł, nie tylko biblijnych, ale także pozabiblijne, różnych mistyków, historyków Kościoła, z różnych epok. Jest tych źródeł, ogólnie mówiąc, dużo, a nawet ku mojemu zdziwieniu bardzo dużo, które pokazują, że rzeczywiście Góra Ararat jest naznaczona tą szczególną, byśmy powiedzieli, cechą, że na niej, jako na wielkiej górze, która jest, no, liczy ponad 5000 metrów, osiadła Arka Noego. Więc na temat tego zdarzenia można by mówić bardzo wiele. Po pierwsze, wielu historyków, którzy zaznaczało, że tam rzeczywiście Arka osiadła, to łączyło się z faktem wcześniejszym, że był potop, że Noe zbudował Arkę. No a później dotykamy całej długiej historii związanej z tym, że na tej górze jest ta Arka. Więc ten detal nie był czymś banalnym, obojętnym, ale bardzo wielu właśnie komentowało to, czy podkreślało, że na tej górze jest Arka jako taka materialna pozostałość, czy ewidentny, byśmy powiedzieli, dowód na ten fakt, że potop miał miejsce. Natomiast co do samej Armenii, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Góra Ararat i Arka na niej to jest symbol Armenii. Armenia przez bardzo długi okres czasu, byśmy powiedzieli dużo więcej niż 20 wieków, w swoich granicach miała właśnie tę górę. No i ta góra jest taką swoistą pieczęcią identyfikującą ten naród. Bardzo wiele wątków moglibyśmy przytaczać, gdy chodzi o kulturę Armenii, historię Armenii, które odnoszą się do tej właśnie góry. Tak się stało, że po roku 1915, gdy doszło do wielkiej rzezi Ormian i granice się mocno pomniejszyły, przesunęły, Góra Ararat stała się w obszarze Turcji. No i dzisiaj tak właśnie jest, że no od właściwie ponad 100 lat mówimy o tej górze jako górze w obszarze Turcji. No i wydaje mi się, że Turcy też wtapiają się coraz bardziej teraz w tę kulturę, w tę historię, no ale to jest jakby, no, oczywiście też duży temat tych zmian. No tak, bo ja pamiętam, jak jeszcze ksiądz o tym mówił, powiedzmy przed napisaniem tej książki i jeszcze przed tą jakby opisaną tutaj w zasadzie na kartach tej książki, no tą całą, tymi całymi poszukiwaniami już i odnalezieniem na samej górze Ararat tej Arki, czy w zasadzie no, pewnych pozostałości, no bo to tysiące lat, ale w zasadzie jakie to może mieć dla nas dzisiaj znaczenie? Bo to tak często, kiedy organizowane są nawet jakieś spotkania takie historyczne, no to czasem przychodzą pewni ludzie, no wszystko ładnie, pięknie, ale co to daje nam tu i teraz? Więc ja tak mnie czasem ci ludzie inspirują, żeby zadawać to pytanie, nawet kiedy no, mówimy o tej historii, tylko nie tej, którą ja się zajmuję, czyli tą taką bliższą 100 lat wstecz, mniej więcej w porywach 150, ale tą no, naprawdę daleką. Wiele wątków można by poruszyć i te wątki mogłyby się stać różnymi formami odpowiedzi na to szerokie pytanie, które faktycznie swoimi korzeniami sięga różnych dziedzin naszego życia współczesnego. Może zacznę od tego detalu, że no, grupa z Hongkongu w połączeniu z grupą turecką
oraz w sposób szczególny Ahmedem Ertugrulem, który jest przedstawicielem tej grupy tureckiej, którego uważa się za głównego odkrywcę tej właśnie Arki. No i tu muszę powiedzieć, że no, jest on odkrywca XXI wieku, bo to się zdarzyło 2009. Później były kolejne próby wejścia i oczywiście miały one miejsce, ale ten pewien przełom nastąpił w 2009 roku, dokładnie mówiąc w październiku, za sprawą grupy z Hongkongu, która go mocno zmobilizowała do takiego intensywnego poszukiwania Arki na górze Ararat. Natomiast trzeba powiedzieć, że historia tych poszukiwań jest bardzo długa. Tych śladów poszukiwań czy różnych świadectw mówiących o tym, że ktoś tam się udał i coś znalazł, jest bardzo dużo. Akurat tak się składa, że dzisiejszy patron to święty Efrem z Edessy, a dokładnie on pochodził z Nisibis i tam w tej miejscowości żył wielki święty, święty Grzegorz, który miał ten zaszczyt udania się, byśmy powiedzieli, z pielgrzymką na górę Ararat i wtedy, w IV wieku naszej ery, znalazł fragmenty drzewa, które dla niego było to jasne, że są to pozostałości Arki. I z tych pozostałości wykonano krzyż, który teraz znajduje się w Eczmiadzynie, najstarszej katedrze katolickiej świata. No, z IV wieku ta katedra znajduje się oczywiście w obszarze Armenii. W tej katedrze też w podziemiach są, według przekonań Ormian, pozostałości ołtarza, na którym Noe miał złożyć tą ofiarę dziękczynną za uratowanie życia jemu, jego najbliższej rodzinie i tym zwierzętom, które były w Arce. Więc tak dotykam tutaj tylko tak wybiórczo kilku detali wielkiej historii, może nie tyle poszukiwań, ale byśmy powiedzieli tych wypraw na górę, bo przekonanie, że tam jest Arka, było bardzo wielkie i bardzo obecne w różnych miejscach, w różnych dziełach zachowanych po dzień dzisiejszy. Więc to jest ta sprawa, byśmy powiedzieli, ogromnej i bogatej historii poszukiwania Arki. Natomiast to, że tak od XIX wieku, byśmy powiedzieli, zasklepiliśmy się w pewnej jakby takiej skorupie, która nas utwierdzała w tym, że Arki nie ma i że cała nasza historia jest znacznie większa niż tysiące lat, ale wręcz setki, czy nawet miliony, czy miliardy lat. No to wszystko sprawiało, że temat Arki coraz bardziej się rozpraszał i coraz bardziej stawał się mało istotny. Natomiast to odkrycie to z pewnością jest taka pewna prowokacyjna sprawa, która uderza we wszystkich zwolenników ewolucjonizmu ateizującego, czy wręcz odrzucającego istnienie Pana Boga. No i w perspektywie tego ewolucjonizmu ci, którzy go wyznają, są przekonani, że nasza historia jest ogromnie wielka, sięgająca właśnie milionów lat. Natomiast odkrycie Arki i powrót do przekonania, że był Noe, że był potop i że tyle osób zginęło i że tak niewiele zostało ocalonych. Mówię tak niewiele, bo według Biblii 8 osób, Katarzyna Emmerich na przykład mówi, że było ich nieco więcej, tam kilkadzieści. Na przykład, no więc ta liczba nie jest tak, można powiedzieć, wszędzie pokazywana jako ta sama, ale ogólnie mówiąc, niewiele tych osób ocalało. No ale tak czy inaczej, nawet gdy byłoby ich 10 czy 20, no to byśmy musieli stwierdzić, że nasza planeta ma kolejny początek istnienia. Istnieje od Adama i Ewy i później istnieje po potopie. No i później mamy jeszcze kolejny taki ważny punkt w historii, czyli narodzenie Pana Jezusa. Więc to jest kolejna konkretna, bardzo ważna rzecz, gdy chodzi o naszą historię, że no, na przykład w kulturze sumeryjskiej pojawiało się powszechne wyrażenie, czy takie sformułowanie lata przedpotopowe i lata popotopowe. Myśmy się bardzo przyzwyczaili, że liczymy cały czas lata przed Jezusem i po Jezusie, natomiast tam była właśnie
bardzo obecna i zapisana też w ich kulturze taka tradycja liczenia lat przed potopem i po potopie. I to w naszej obecnej kulturze jakby nie istnieje. Czasami ktoś mówi, jesteś przedpotopowy, może na zasadzie, że bardzo, bardzo stary i bardzo prosty, co też jest niestety nieprawdą, bo przed potopem istniała duża kultura i sama analiza kultury sumeryjskiej pokazuje, że ich poziom życia był naprawdę wysoki, jak na tamten bardzo odległy od nas czas. Więc dotykam dwóch takich wątków, tych konsekwencji. Na pewno, gdy chodzi o kwestię rozumienia Starego Testamentu, chciałbym dotknąć też tego wątku, że urealnienie potopu niesamowicie ożywia historię Starego Testamentu. Sam byłem zmuszony do wyłowienia wszystkich fragmentów Starego Testamentu, które mówią właśnie na temat Noego potopu. Oczywiście w Nowym Testamencie też ich mamy wiele. No nawet taki detal, że gdy odmawiam brewiarz, jest takie wyrażenie uwielbiania całej natury i jest takie wyrażenie wody podniebne uwielbiajcie Pana. Ja wcześniej w ogóle na ten temat nie zwracam uwagi, natomiast tu nagle sobie uświadamiam, że to, co jest opisane wcześniej w Księdze Rodzaju na temat genezy potopu, skąd było tyle wody, żeby wytworzyć tak ogromny poziom, który wód, aby przykryły wszystkie góry i zalały całą planetę. No więc Biblia jasno mówi i nie tylko, że były dwa źródła wód. Jedne to są źródła podziemne, a drugie to są źródła pozaziemskie. Więc w Biblii znajdujemy w kilku miejscach to potwierdzenie, że tym głównym, zasadniczym źródłem wód, aby wytworzyć tak ogromny potop, to były wody pozaziemskie. Czego naukowcy nie chcą bardzo zakładać, ani sobie wyobrażać, jak to mogłoby się stać, żeby wody spoza ziemi przybyły do nas i wytworzyły ten ogromny potop. No ale zakładając wszechmoc Bożą, możliwość działania Bożego w całej pełni, jest to realne, no i chyba to by trzeba było założyć, żeby faktycznie wyobrazić sobie, skąd się wziął tak wielki potop. No to jest w ogóle, myślę, rzecz fundamentalna dzisiaj, że fundamentem dla większości, szczęście nie wszystkich naukowców, jest jakby walka z, no czy jakaś polemika przynajmniej z wiarą, z teologią, gdzie no to się też uzupełnia przecież. No, nasza wiara to jest wiara i rozum. No to jest dosyć istotne. Zresztą w ogóle mnie zaintrygował bardzo, nie będę za dużo spoilerował, jak to się mówi, żeby nie ten, ale ten rozdział, który dotyczy historii ludzkości po potopie, to w ogóle jest właśnie też ciekawe. I to, że to na przykład co każdy, no powiedzmy, jak w szkole nawet zgłębia jakieś tam mitologie różne, ten potop się przewija prawie wszędzie. No tak. No w tym pytaniu są dwa. Tak, ja zawsze, ja mam zawsze tendencję do robienia pytań wielokrotnie złożonych. To już mi ktoś zwraca uwagę, przepraszam, a już no, ale walczymy z tym. Obydwa wątki są na pewno bardzo istotne, więc może najpierw zatrzymam się na tym pierwszym wątku, wyjaśniając w ten sposób, że od okresu oświecenia, pozytywizmu i później przez cały XIX wiek i XX, coraz bardziej nas wszystkich formowano czy przekonywano, że wiara usztywnia naukę, albo ją dogmatyzuje, albo ją wręcz wypacza. To samo praktycznie zrobiono z metafizyką, czyli z nauką niezwiązaną z łaską Bożą, nadprzyrodzonością. Metafizyka jest nauką naturalną, dostępną każdemu człowiekowi bez względu na to, czy wierzy, czy nie wierzy, ale tak naprawdę metafizykę wyrugowano z większości szkół wyższych, uniwersytetów. Po co? Bo i jedna, i druga pokazuje możliwość dojścia do Boga. Gdy chodzi o samego Arystotelesa, ponieważ jest to dla mnie filozof bardzo bliski ze względu na realizowany doktorat, z jego myśli. Realizowałem w moim doktoracie takie zagadnienie aktualność
teologii Arystotelesa we współczesnej myśli europejskiej katolickiej. No więc można sobie wyobrazić, że był to temat prowokacyjny i byśmy powiedzieli niemodny, nawet mocno, że tak powiem, przykryty kurzem. Do czego zmierzam, żeby tak szybko unaocznić sedno problemu? Że według Arystotelesa doskonałość poznania oczywiście ludzkiego, zależy od doskonałości przedmiotu poznawanego. Im doskonalszy jest przedmiot, który poznajemy, tym doskonalsze jest nasze poznanie. I jak jest konkluzja Arystotelesa? Że najdoskonalszym przedmiotem poznawanym jest Bóg. Hoteos. On się wcale nie bał powiedzieć, że im doskonalszy przedmiot człowiek poznaje, tym doskonalsze ma poznanie. I w związku z tym nie można mówić, że Bóg, według niego oczywiście, że Bóg jest przeszkodą w poznawaniu ludzkim, ale wręcz przeciwnie. On pokazuje, że szczytem ludzkiej możliwości poznawczej jest właśnie poznawanie najdoskonalszego bytu, jakim jest Bóg. W związku z tym dzisiejsze mówienie, że wkraczanie na obszar wiary, obszar Boga czy religii paraliżuje czy karłowacieje nasze ludzkie poznanie, no według tej klasycznej historii filozofii czy poglądu wielu myślicieli wielkich filozoficznych jest po prostu nie do pogodzenia. Oczywiście zaznaczyłem też w tej książce, że tą całą historię, którą złożyłem w pewną całość, ona dlatego staje się całością, że zakłada możliwość istnienia Boga i Jego działania nadprzyrodzonego w naszej historii. Jeżeli byśmy to odsunęli, ta cała konstrukcja by się po prostu rozsypała, runęła. Musi tu być ten właśnie detal w tej metodologii, jaką zastosowałem w tej książce, obecności Boga i możliwości Jego nadprzyrodzonego działania. Takich cudów oczywiście w historii naszej mamy bardzo wiele. Nie są one może aż tak bardzo eksponowane, no ale tutaj w przypadku potopu pozwoliłem sobie to podkreślić. Więc to jest ten właśnie pierwszy wątek. Natomiast pytania. Natomiast gdy chodzi o kwestię drugą, czyli historię ludzkości po potopie, jest to bardzo, bardzo szeroki, że tak powiem, obszar wiedzy, różnych faktów, które możemy po dziś dzień odnajdywać, starając się zgłębiać jak najdalej idąc korzenie historii danego narodu. Gdybyśmy skupili się tylko na narodach europejskich, to możemy powiedzieć, i to znalazłem w Wikipedii, to mnie zaskoczyło, gdzie podane było w Wikipedii, że do XIX wieku praktycznie nikt nie wątpił, gdy chodzi o narody europejskie, że historia tych narodów sięgała czasów Jafeta. To było dla czyli mnie... Czyli syna Noego, to tak, dodajmy dla tych, Noego, którzy może, mogą nie wiedzieć. Tak, i było trzech synów, Jafet, Ham i Sem. No i oczywiście narody europejskie wywodzą się od Jafeta i to było dla mnie po prostu no, wręcz aż uderzające, że Wikipedia takie zdanie podaje. No na przykład w IV wieku, cytuję tu w książce jednego z biskupów, który wręcz udzielał ekskomuniki komuś, kto śmiał wątpić, że dany naród europejski nie pochodzi od Jafeta. Więc tutaj daję takie dość mocne przykłady tego, że dzisiaj wielu historyków czy wielu naukowców jakby zupełnie ten temat odsunęło na bok i nic na ten temat nie mówi. Choćby samo zainteresowanie się Pannonem, wspólnym przodkiem Lecha, Czecha i Rusa, no, potwierdziło jakby te moje tezy czy przekonania, że o Pannonie się praktycznie się wiele nie mówi. Przypominam sobie, że był motor Pannonia, są wina Pannonia i jest jeszcze kilka innych wyrażeń z obszaru Węgier, które nawiązuje do Pannonii, ale tak ogólnie mówiąc w szkole nas nic nie uczono o Pannonie jako wspólnym przodku Lecha, Czecha i Rusa. No i zacząłem szukać głębiej. W polskiej literaturze dostępnej w internecie nie znalazłem nic szczególnego, ale na przykład w encyklopedii niemieckiej XVIII-wiecznej znalazłem całą biografię Pannona.
I to jest dziwne, że dziś o tym temacie niewiele mówi, ale w tych starszych książkach na ten temat się mówi sporo. No więc, gdy chodzi o historię danego narodu, na ten temat można by mówić bardzo wiele. Ja tutaj starałem się zrealizować taki pewien zarys jakby odpowiedzi na to pytanie, jakie są szanse, że my Polacy moglibyśmy próbować odtwarzać historię dawniejszą niż sięgającą do Mieszka I, czyli aż do, załóżmy, Krakusa, Lecha, i może nawet jeszcze dalej. I natrafiłem na kilka źródeł naszych kronikarzy, którzy mi w tym bardzo pomogli, którzy pokazali, że rzeczywiście możemy się cofać o wiele, wiele dalej, sięgając nawet właśnie czasów Jafeta, czy później są tam jakby różne dyskusje, który z synów Jafeta dałby początek tej linii, która by sięgała Słowian. Jest inna wersja, załóżmy, u Jana Długosza, inna jest u Macieja Slikowskiego, inna u Prokosza i tak dalej. Ale tak czy inaczej można skonkludować, że oni byli przekonani, że ten temat można zgłębiać i w jakimś tam przynajmniej stopniu go odtwarzać w pewnej całości. No właśnie, to może już zbliżając się do lądowania, bo tak sobie zaplanowaliśmy mniej więcej na tyle, przepraszam bardzo, tą naszą rozmowę, to na koniec może jeszcze kilka słów zachęty dla potencjalnych czytelników. Oczywiście, bardzo chętnie spróbuję tutaj tych kilka słów wypowiedzieć, które mogłyby stać się zachętą. Jestem przekonany, że ta przygoda związana z poznawaniem tej historii ma ogromny sens. To jest pierwsza rzecz. Druga, że możemy ciągle docierać do bardzo wielu źródeł, które nas mogą inspirować do dalszych, głębszych poszukiwań. Choćby stwierdzenie takiego faktu, że w Polsce również mamy piramidy, które określone zostały na wiek około 5000 lat i o tym wcześniej nic się wiele nie mówiło. Przy niedawnej rozmowie z jednym z profesorów tu z Łódzkiego Uniwersytetu, który zajmuje się archeologią, sam mi powiedział, że jest w Polsce wiele miejsc, które mają przedmioty, artefakty sięgające dalekiej historii, dużo, dużo dalszej niż czasy Mieszka I. No więc tutaj ten wątek jest bardzo ciekawy, gdy chodzi o zgłębianie naszej polskiej historii. Natomiast oczywiście można zgłębiać historię innych narodów, choćby na przykład Egiptu, tego kraju, jakim jest Armenia, jakim jest Gruzja, czy obecny Irak. Przepiękne różne detale ciągle na nowo są odkrywane i możemy je dzięki właśnie tego typu wątkom scalać je w przepiękną historię, coraz bardziej kompletną. Zakładać chcę, czy podkreślić, że ta historia nie jest taka precyzyjna, wszystko ładnie dopasowane, bo wiadomo, że brakuje nieraz pewnych elementów, ale mimo wszystko jest to możliwe. I myślę, że tym akcentem zakończymy. Przybliżaliśmy dzisiaj tą publikację. Przypomnę jeszcze raz, Arka Noego odnaleziona, a moim i Państwa gościem był jej autor, czyli ksiądz Roman Piwowarczyk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam jak zawsze do udostępniania tego materiału, do zostawiania pod nim kciuków w górę, subskrypcji na naszym kanale, do dyskusji w komentarzach, a także jeśli uważacie, że to co robimy jest ważne i potrzebne, to do wsparcia naszego kanału finansowo dane w opisie. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach. Dziękuję również. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.